Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Spyro the Dragon na PlayStation 1. I dobrze widzicie pod tyle, dzisiaj kończymy grę na 105%, czy tam 107%, już nie pamiętam. Ale tak, kończymy grę, jest fajnie. Jeżeli widzicie Spyro tak w małym odstępie czasu, a nie na przykład Mario 64. Jest spowodowany tym, że dopiero dzisiaj, jak widzicie ten odcinek, to prawdopodobnie my już nagrywamy z pomidorowym Mario. I to dlatego nagrywam Spyro. Po pierwsze dlatego, że Spyro dzisiaj kończymy, więc to będzie takie miłe, że zakończymy Spyro. A po prostu mam mało tłumaczenia w Super Mario 64DS, więc możliwe, że nawet wcale, to może dostaniecie dzisiaj dwa odcinki z Super Mario 64DS, jak i z Spyro. Mam nadzieję, że będziecie ucieszeni, albo po prostu zrobię tak, że jutro przyjdzie Mario i jak na przykład będę miał lenia. Nie będzie mi się chciało jutro niczego nagrywać. Ale tak, jak widzieliście, wystuprocentowaliśmy poziom lotniczy, znowu ustanowiliśmy nowy rekord. Tak w ogóle to zawsze będziecie mieć nowy rekord. Tak, taka mała podpowiedź. Jej mam już 10 tysięcy i kolejny miniboss, czyli Jackass. I śmiałbym nawet powiedzieć, że chyba ten odcinek jest najdłuższym odcinkiem. Po prostu już nie chciałem robić, nie wiem, 5-minutowego ostatniego parta, gdzie przechodzimy poziom 100%. No ale jak widzicie, te ziomeczki, co ja myślałem, że zatrzymują czas, po prostu uruchamiają niektóre platformy i dzięki temu możemy się wspiąć na wyższe poziomy. Znaczy po prostu przejść poziom. Co jest śmiesznym rozwiązaniem, powiem szczerze, i całkiem dobrym. Ale od razu przypomnę, po tym let's play będzie let's play z pierwszego Crasha Bandicoota i to będzie na tyle informacji, ponieważ chcę, żebyście mieli jasność, że od razu Spyro 2 nie będzie. Ale też nie będę robił, jak ktoś przerwy między Spyro 1 a 2, czyli że dopiero za pół roku zobaczycie Spyro 2. Nie mówię tutaj ników, bo ten ktoś mógł się obrazić. Jeżeli ktoś wie, o kogo chodzi, to to fajnie, ale nie mówcie, nie spoileruj się, jak to mawiają niektórzy. I tak, jest śmiesznie. W ogóle nagrywam to o 7.37, bo chciałem mieć już ten odcinek nagrany. I zdobyliśmy kluczyk. Jest śmieszny. Ogólnie ludzie chyba wstawię coś z tego rodzaju longplay bety Spyro 1. Nie wiem, czy na pewno to wstawi, ale no jestem prawie pewien. I możliwe, że w środę nie zobaczycie żadnego filmu, ponieważ livestream i ponieważ właśnie tylko dlatego, że livestream, bo livestream dość dużo mi łącza, że tak powiem, zjada i jakbym miał jeszcze wysyłać, to mogę robić tylko jedną rzecz na raz. Thank you for listening. Że jakbym miał robić livestream, to nie mogę wysyłać, ponieważ livestream nie będzie się wyświetlał albo będzie lagował jak nie wiadomo co. A jeżeli wysyłam, to nie mogę robić livestreama. Bo prawdopodobnie wysyłanie będzie dłuższe. Jedno, co mogę robić podczas livestreama i wysyłania, to pobieranie czegoś. Bo to jest niezależne od siebie, że mogę na przykład pobierać plik 1 GB i gdybym wysyłał, to z taką samą szybkością by się pobierało, jak się pobierało wcześniej.
Tak samo z wysyłaniem. Jeden problem jest wtedy, kiedy są już kilka filmów do wysyłania i wtedy mamy, że tak powiem, problem. Bo wtedy nie jest to fajne. Chociaż i tak sądzę, że nie wiem, YouTube powinno to jakoś rozwiązać, że nie wiem, można by zamknąć okno przeglądarki, gdzie się wysyła film i po prostu w tle nam się to robi, bo to jest trochę denerwujące, tak szczerze powiedziawszy. I lecimy. Bardzo daleko lecimy. Jak widzicie, to jest chyba pierwszy poziom z lawą. O ile sobie przypominam. Tak, to jest chyba pierwszy poziom z lawą. Jeżeli się mylę, to możecie mnie okrzyczeć. Tylko bądźcie łaskawi. Każdy ma prawo się pomylić. Ale oczywiście każdy sądzi, że ja się nie powinienem mylić. I Pixel, jak ty się mógłbyś pomylić, ty debilu? No ale cóż. Może jestem debilem, ale to mnie czyni wyjątkowym. Więc jeżeli mnie ktoś nazwie debilem, w sensie tak, żeby mnie, wiecie, nie urazić, to mnie to przyjmuje, bo sam się uważam, że za osobę tak dość mało inteligentną, chociaż się też nie uważam za jakiegoś byle głupka. No cóż, czasem jak coś powiem, to cóż. A wise dragon once told me, aim high in life, but watch out for flying foxes. Więc teraz ten smok powiedział Spyro o tym, że musi uważać na latające skrzynki, które rzuca właśnie ten jegomość. To jest po prostu ten gość, który ma zegarek przy sobie. Tylko że nauczył się latać, kurde. Nauczy się, kurde, latać, ma jetpack, kurde, tyłku i myśli, że jest fajny przez to. I ciągle ucieka. Szczwany kurdupel. A jak widzicie, wystarczy tylko jeden hit i już po nim. I nie wiem, to jest lama. I jej wystoprocentowaliśmy. Ten tak zwany poziom. Mamy 10500 klejnotów. Już wiem, że w Spyro są klejnoty, a nie szmaragdy. No ale właściwie ja jestem dokładnym człowiekiem i ja nazywam to tak, a nie inaczej. I teraz wchodzimy w ostatni świat, czyli świat Gnastiego. I ta muzyka już była w jednym z poziomów, o ile dobrze sobie wspominam, jednym z pierwszych poziomów. I ten świat jest najmniejszym światem, gdyż ma tylko te cztery głowy smoków i jednego smoka na środku. Który nam chyba mówi, żeby dostać się do ostatniego poziomu, musimy wystoprocentować grę, czy jakoś tak. Nie jestem do końca pewien, ale ten poziom chyba ma również najmniej szmaragdów. Klejnotów, przepraszam. Chyba ze 100 będzie. I nie bójcie się, po prostu reszta tych klejnotów jest w głowach tych smoków. You're in Nasty's world now, Spyro, and you are the dragon who must defeat him. Bring him on! I'm ready! Reach the exit in each of Nasty's lands. Then you can challenge the Nork himself. Więc tak, Spyro zauważył, że prawdopodobnie już go uwolnił, co znaczy, że on został znowu złapany, bo po prostu ma jakiegoś brata bliźniaka. Mam 200, no to nie jest tak mało, to przepraszam bardzo za moją głupią pomyłkę. Więc tak, mówi nam, powiedział na ten smok, że musimy wpierw pokonać najpierw ten poziom, a później każdy z, że tak to nazwę, smoczych poziomów, bo tak będzie dla mojej łatwości, powiem, że to są smocze poziomy. Musimy później pokonać te smocze poziomy i wtedy będziemy mogli się zmierzyć z samym Gnastim Gnorkiem i TNT z Minecrafta. Haha, śmieszne, ale żart, po prostu.
I tutaj, jak widzicie, są morsy, które mają staniki. Okej, nie będę się pytał. Bez komentarza. Ale jak widzieliście, do... Nie wiem, co oni mają. Nazwałem to tak, jak to wygląda, okej? Nie oceniajcie mnie. Powiedziałem to, co mi się na język cisnęło, czyli jak to wygląda. Dobra, to żeby nie być jakimś, nie wiem, niepoprawnym, że myślę tylko o jednym, to powiem, że to, nie wiem, jest silnik czy coś. W tym stylu. I expect Nasty's really starting to worry about you. I'd be shaking in my Nord boots if I were. Ten smok powiedział, że czuje, że Gnasty Nord jest zdenerwowany o Spyro, w sensie, że boi się, że go pokona czy coś w tym stylu. Albo że po prostu zawarł mu tyłek po prostu. To też może być jakaś odpowiedź. Na moment, bo ciągle mi tu wyskakuje mało miejsca na dysku, bo najmniej dysku mam na dysku kopii zapasowej. I nie wiem, czemu po prostu nie może zastąpić kopii zapasowej systemu, zamiast zapisywać coraz nowsze. I przez to nie ma już miejsca na dysku. Jak widzicie, są małe morsy i duże morsy. Przepraszam od razu, że ciągle się powtarzam, mówiąc a jak widzicie. Ale jakoś już tak ze mną jest, to że powtarzam to słowo, bo lubię powtarzać to słowo. To naprawdę nie lubię, ale jakoś tak już. I też przepraszam za słowo, ale jakoś. Po prostu możecie to zignorować. Więc jeżeli się powtarzam, to wybaczcie mi za to. Polska mowa, trudna mowa. Tak samo jak z tym, że ja mam wadę mowy, którą próbuję jakoś ukryć, gdyż staram się mówić poprawnie, ale czasem mi wyjdzie tak, że zamiast końcówki zdania dodam jeszcze S i nie z tego, że jak to było, że chyba jak ktoś ma coś takiego, to znaczy, że chyba ma coś z zębami. Nie, tak ze mną nie jest, tylko... ja od... od takiego... Especially by such a little dragon. What I mean is, I always believed in you, Spyro. You gotta believe. I znowu chamski smok, czyli ten, który, czyli mówi nam, powiedział nam, że nigdy nie sądził, że zostanie uratowany przez takiego smoka jak Spyro. Jeszcze się poprawił. Ale wierzę w ciebie. I Spyro powiedział, że musisz uwierzyć. Bo coś nie sądził chyba, że w niego wierzę. I po prostu takiego małego kurdupla ja słuchałem angielskich piosenek głównie dlatego, że moją ulubioną grą z dzieciństwa to był właśnie Sonic Heroes, czyli temat muzyczny Sonic Heroes, jak i muzyka ostatniego bossa, czyli What I Made Of. Tak na marginesie, moja ulubiona piosenka Sonic Heroes, co jest. I po prostu tam było właśnie dużo takich zakończeń na S i tak dalej, to po prostu ja to tak zrozumiałem i tak później sobie nuciłem. No i z tego właśnie mam tą wadę mowy, że ja tak od mego dodawałem S do angielskich słów i jakoś mi już tak zostało. Ale po angielsku dość dobrze umiem mówić. Na jakichś, nie wiem, czatach angielskich dobrze się jakoś porozumiewam. Bez żadnych translatorów ani innych takich rzeczy. Jak widzieliście na, nie wiem, live streamach moich albo z doświadczenia, wiecie, że jakiś tam problem z tłumaczeniem Mario 64 na DS-a również nie mam zbytnich. Jej wystuprocentowaliśmy poziom. I tak, wiem, że teraz w moim komentarzu nie ma żadnego grama uczuć,
ale... No ludzie, jest wcześnie rano, wybaczcie mi. Po prostu chcę to nagrać, żebyście mieli coś do oglądania fajnego. W każdym razie już tak sądzę, że fajnie nagrywam, że wam się to podoba. No, nie wiem, jeżeli wam się to nie podoba, to... To będzie mi przykro, no, ale będę się starał, żeby wam się podobało. Dlatego robię tak dużo serii. Żeby każdemu przypasować. I to jest jedyny świat, w którym z normalnie takiej skrzynki... Jakby to powiedzieć, słomianej, no to tak, słomianej, wylatuje kilka klejnotów. Jest to całkiem spoko muzyka, przyznam. Można się nawet wkręcić. Ale tu jest, to jest jeden poziom, gdzie ci gnorkowie mają prawdziwe spluwy. Jak widzicie tutaj, nie wiem właśnie jak to się nazywa, bo powiem, że to jest strzelba, to będzie najbezpieczniejsze, co mogę powiedzieć, bo szczerze nie znam się na broni, ale jak widzimy tu też w designie przeciwników są granaty, którymi oni rzucają. No tak, ale sądzę, że to jest strzelba chyba, w każdym razie odgłos jest taki podobny jak do strzelby. No i... To jest dość... Tutaj macie tak zwaną modyfikację Spyro in Call of Duty. Nie no, przepraszam, nie będę tej gry nigdy nie porównał do Call of Duty, ale to się aż prosiło o taki żart. Ale szczerze, żadnej gry nie porównujcie do Call of Duty. To już będzie obraza dla takiej gry. Nie wiem, że Call of Duty jest złe, ale już po prostu to jest takie... Thank you for releasing me. To jest takie... Właściwie wszyscy grają w koda, wszyscy znają i grają w koda, poza oczywiście jakimiś małymi jednostkami ludzkimi, które są w miarę normalne. Mówię w miarę, oczywiście nikogo tutaj nie obrażam, ale na przykład taka osoba jak ja, to można powiedzieć, że jest w miarę normalna. Wow. Wcześniej rano, a ja próbuję ziewać. Znaczy nie próbuję, tylko jakoś tak się zbiera na ziewanie. W każdym razie... Nie wiem, nikogo nie uważam, jak ktoś gra w kodę. Na przykład jacyś taki zaawansowani gracze, to ja jeszcze to rozumiem, ale... No please, jakieś dzieciaki, co mają po 7 lat, to jest przesada. W ogóle... Co się dzieje z tymi rodzicami takich dzieci? Kupują im jakieś... W ogóle tak, pewna sytuacja w mojej szkole. W mojej szkole. To jest sytuacja z życia. Siedziałem na świetlicy i były też tam jakieś... Nie wiem, dzieciaki z pierwszej, drugiej klasy podstawówki, czyli innymi słowy bardzo młode dzieci. I nagle został poruszony jakiś taki temat dotyczący wasze ulubione gierki. No to ja mówię, że tam moje ulubione gry to są z lat 80-tych, 90-tych, jeszcze na stare konsole. Oczywiście nikt nie ogarniał, o co mi chodzi, bo jakbyś inaczej. I nagle się ten dzieciak z... Zaczął ten chyba mówić do swoich koleżków, którzy z nim byli. I on tak mówi... Na głos powiedział, to nie wiem czy to było zamierzone przez niego, że na głos powie, ale tak powiedział, że no ja to będę, teraz przytoczę jego słowa, nie wiem, to w 100% takie jak on mówił, że no ja to chyba sobie uzbieram na GTA 5. I po prostu pani się zapytała mojego kumpla, bo ja zareagowałem. Bo obydwoje zareagowaliśmy po prostu, ja nie mogę, takie dziecko. I pani zapytała się tego mojego kumpla, o co chodzi. I on nie odpowiedział i zapytała się mnie, bo wie, że jestem jakimś takim znawcą gier. I opisałem jej wszystko na temat tej gry. Czyli narkotyki, alkohol, przemoc, zabójstwa, kradzieże. I po prostu pani się popatrzyła na tego
chłopca z takimi oczami i ja nie mogę. A co jeszcze było najlepsze, że powiedział, że jego kuzynem jest mój największy wróg szkolny, który mnie gnębi i pragnąłbym, aby coś mu się stało kiedyś, ale to jest tak, wiesz, tak prywatna sprawa i moja żądza zemsty, ale dobra, nie podchodźmy do tego, jak bardzo jestem psychopatą. I po prostu powiedział, że on mu pokazał pan grę, no i powiedziałem, no, no świetny kurwa. Nie wytrzymałem i to skomentowałem po prostu. Więc możecie się wypowiedzieć na temat tego dzieciaka, ale no ludzie, on miał chyba... To chyba był pierwszoklasista. A teraz pierwszoklasiści to są te, sześciolatki, no i... Jak ja sobie wyobrażam, sześciolatka, który gra w GTA 5. To by po prostu nie już tak trafia. Ja już bym zrozumiał GTA 1 albo GTA 2, bo tam tak naprawdę taki dzieciak by nic nie czytał, bo naprawdę by jeszcze nawet nie umiał chyba. No i szczerze nie podoba mi się taki taki rozruch sprawy. I tak, to jest finałowy boss. Nasty Nork. Wyprezentowaliśmy wreszcie ten Hub World. Prawie. I to jest finałowy boss tej gry. Jej. A jeszcze to nie jest koniec. I tak, przenosiliśmy się do dosłownie kopii tej bazy z początku gry, z intra. Jest fajny. I od razu mówię, że on nie jest taki jak każdy boss. On może trwać w nieskończoność, ten boss. A jeszcze wracamy do tamtego tematu. Ja jestem zrozgotany sytuacją tego, jak sobie rodzice razem z takimi dziećmi, bo ja już sobie wyobrażam, jakie problemy kiedyś będzie miała matka tego dziecka, bo jeszcze powiedział, że albo GTA 5, albo Wiedźmi 3. Ja teraz, ja później się zdruzgotałem tym. Bo wiecie, co jest w Wiedźminie Trójce. Ja to wiem, bo czytam recenzje, bo przyznam, lubię czytać o grach. Nie wstydzę się tego, lubię czytać o grach. Niekoniecznie o tych, które lubię, ale lubię czytać ogólnie. Więc się dowiedziałem, co jest w Wiedźminie Trójce i nawet już tego nie skomentowałem. Jak kiedyś na przykład dzieci zagrywały się w jakieś kangurki KO, w jakieś gry Lego, nie wiem co tam jeszcze, choćby nawet Gotika, chociaż Gotik był od 12 lat, ale no, no dobra, no w Gotiku już nie było aż takiej przemocy i stosunków płciowych, powiedzmy sobie szczerze. No to przynajmniej można się w Gotiku już było tak ograniczyć się do tego, że raczej tych jakiś, nie wiem, 6 lat, nie, no dobra, 9 lat jeszcze jakiś mógł grać w Gotika, no powiedzmy sobie szczerze. Nie wiem, co tam jeszcze można się było zagrywać. Nie, na emulatorach w jakieś gry z Game Boya, z PlayStation 1 można było sobie grać, a teraz to co? Dzieci grają w gry, które zazwyczaj mogliby dopiero grać za 12 lat. A ludzie, to już przynajmniej można by było, no nie wiem. Rodzice, teraz apeluję do was i żebyście teraz nie myśleli, że ja jestem jakimś, nie wiem, człowiekiem, który nie wiem jak, coś z sekty, że ja wam narzucam jakiś mój pogląd myślenia, ale po prostu wypowiadam się na temat tej sprawy. Mogę się wypowiadać, nikt mi nie zabroni. Jak mówię, rodzice, teraz apeluję do was. Nie pozwalajcie swoim pociechom grać w takie gry. Później będziecie mieli taki z nimi problem, bo wszystko, co zapamiętają z dzieciństwa, to przemoc, alkohol, stosunki płciowe i...
No i no będziecie mieli z nimi problem, więc tak, pokonaliśmy gnostiego Gnorka, wreszcie. No i Spyro mówi, że przepraszam, że zajęło to długo. I mówi, co się stało z gnostiego Gnorkiem. Więc Spyro mówi, że jeszcze musi zdobyć parę klejnotów, znaczy tych, no. Zapomniałem wyciąć napisy. O kurde. No dobra, przeczekamy te napisy. Więc tak. Ale mówię, że jeszcze tam skarby jakieś miał do znalezienia. I tak, to są napisy końcowe z Spyro 1. Więc jakby już jest w tradycji, czyli na napisach końcowych oceniamy jakąś grę. Spyro 1 jest właściwie moją grą dzieciństwa. To znaczy, to jest chyba część, którą najmniej się zagrywałem. Ale ciągle pozostaje moją jedną z ulubionych gier na PS1. Oczywiście pierwszą był Spyro 2. Jest Spyro 2. Bo jeszcze nic nie przebiło Spyro 2 dla mnie. No cóż, to była właściwie pierwsza gra Insomniac na konsolę PlayStation. Całkiem dobrze się to robiło. Muzyka była niezła, chociaż przyznam, że wolę orchestralną w Spyro 2. I sądzę, że design poziomów był nie najgorszy, powiem szczerze. Jednym z lepszych, który widziałem w grach wideo. I głosy postaci były bardzo dobrze zrobione, chociaż uważam, że Thank you for releasing me to jest trochę za dużo się powtarzało. Ale gra jest coś przyjemna. Ja bym, gdybym miał na przykład syna lub córkę, to najprawdopodobniej bym chętnie patrzył, jak gra w tą grę lub jak ona gra w tą grę. No i oczywiście żart, że nic nie zostało, żadna osoba nie została skrzywdzona podczas tworzenia tej gry. Gnorkowie tak, ale nie owce. No. Więc tak, to jest ostatni smok. Ten tajemny smok, który widzieliśmy w... No i Spyro mówi, że Gnasty jest tylko już legendą i ten pan mówi, ten smok mówi, że musimy ukończyć grę na 100%. Żeby odblokować ten ostatni świat. I odblokowaliśmy go. I w i to jest poziom Gnasty Lud, czyli zdobycz Gnastiego, czy coś w tym stylu. I ten poziom sprowadza się do tego, że musimy po prostu zdobyć wszystko. Gata Kaczemo, jak to już jest pewien slogan w jednej serii. I mamy tutaj nielimitowane latanie, co bardzo ułatwia nam grę, chociaż jest to tak ograniczone, że możemy tylko i wyłącznie latać bodajże chyba na wysokość, w której jesteśmy akurat, czyli nie możemy na przykład polecieć na najwyższy punkt poziomu, tylko możemy się unosić z najwyższego punktu, na jakim jesteśmy. Ale tu jest najwięcej tych szmaragdów. To jest chyba 1000 albo 500 szmaragdów. Klejnotów, piksel, debilu. Jezu, piksel, ogarnij się po prostu. To jest żalna dziel. Co z tego, że nie mieszkam w bloku? Tak, mieszkam w domu. Dowiedzieliście się strasznej prawdy. Chociaż chyba wszyscy wiedzieli, że ja mieszkam w domu. Właściwie tu każdy mieszka w domu.
jaka rozkmina piksela, czy blok też można nazwać domem. No ale dobra. Ale troszeczkę mi zajął ten poziom, przyznam. Przyznam, że muzyka w tym poziomie jest jedną z weselszych, jakie słyszę w tej grze. Nie powiem, że wyszło to na dobre, bo jak mówię, mnie bardziej się podoba muzyka orkiestralna z Spyro 2, ale no przyznam, że jak na Spyro 2 to jest jeden z tych lepszych soundtracków. To jest moja opinia. I przyznam, że jest dosyć trafny. Ojejku, chcę mi się ziewnąć. Dobra. Sorry, jest wcześnie. Jest już 8:05. Więc zobaczcie, ten śnieg padł dokładnie coś między 13 a 14, czyli prawdopodobnie wtedy, kiedy ja i Pomidorowy będziemy nagrywać Super Mario 64. To jest nowy... przepraszam, jeszcze kogoś się wyraziłem, ale... ale turban, te takie, nie wiem, szaty nałożone na siebie, no powiedzcie mi, co wam na myśl to nasuwa. Okej, sorry. To jest nowy typ tego złodzieja. Trzeba by to złodzieja, żeby uniknąć obrażania kogoś czy coś. Jak ktoś się czuł urażony, ale po prostu bo ci złodzieje są w samolotach, musimy ich dopaść. Jakby nie, tak wam powiem ciekawostkę, ten poziom jest najbardziej zabezpieczony przed cheaterami. Bo chciałem cheatować te poziomy smoków i powiem wam, że jeżeli użyjecie coś w stylu jumpa albo fly hacka czy jakoś tak, fly moda, to możecie się przedostać przy tych trzech pierwszych głowach, czyli aż do konfrontacji z Gnastim. Możecie się przedostać od tyłu tej głowy i wlecieć po prostu tylną częścią portalu. Ten czwarty poziom nie można tak wlecieć. I sądzę, że to jest takie fest zabezpieczenie przed cheaterami. I sądzę, że jest całkiem dobre. I robiłem... Ojejku, pixel. Ale się to śpiący. I sądzę, że... I robiłem to tylko dla celów edukacyjnych, nie dlatego, że cheatowałem grę, tylko celów edukacyjnych. Chciałem zobaczyć, czy jednak się uda cheatować z 100% gry. Ale cały czas otrzymujemy od nich klucze, więc nic się nie zmieniło z tymi złodziejami. W ogóle co to jest za logika, że mają oni klucze przy sobie? To jest według mnie głupie. Po co kraść klucze? Bo mogli równie dobrze ukraść cały ten loot Gnastiego. Chociaż może to jest jak Money Bugs w Spider-Wolfie. Normalnie spoilery. W każdym razie... Może Gnasty zapłacił tym złodziejom, żeby mieli te klucze całe, żeby Spyro nie mógł ich tak łatwo zdobyć. A tak, chyba sądzę, że będzie tutaj 1000 tego ruchu. Jeśli będzie 3000, to będę bardzo zdziwiony. Chyba, że będę zaskoczony i będzie 8000. Nie ma szans. Ale jej, wszędzie klejnoty, bogactwo. Szał ciał. Ej, siedzę krzywo. To jest złe. Ojej. Kurde, ale... Jak widzicie, trudno jest się dostać tam. Ale zupełnie gliczując, to sądzę, że byłoby to łatwiej to zrobić. Ale no cóż.
No cóż, no cóż, no cóż. Naprawdę szukałem jakiegoś miejsca najwyższego. Nie wiem czemu. Albo wejście. To też bardzo jest możliwe. Szukałem wyjścia albo wejścia. Ale jak widzieliście, moje poszukiwania są, zaktywujmy, żłudne. Żłudne czy żłudne się mówi? Nie wiem. Właściwie jeden kij. Ale jeszcze wracając do tego, że to był jeden klejnot, to jest naprawdę chamskie według mnie. I tym razem nam się uda, tym razem dolecimy tam, tym razem zdobędziemy wolność i chwałę Markwi. Co? Dobra, zdobędziemy chwałę Markwi. Dobra, już się jednak nie pomyliłem, to był 8000. A wiecie co jest posąg? Nie posąg, sorry. Zdjęcie... Malunek, dobra, malunek. Nazwijcie to sobie coś. Malunek 15. Tak by the way, to... fioletowe klejnoty to są najwyższe oznaczenie, wygrze. Jej, 20 tysięcy i mamy 120%. Więc to było na tyle w Let's Playu Spyro. Jedynki... Jezus, nie kocynka, halo. O, i to jest po prostu swag i tak dalej. Więc tak, dzięki wam za oglądanie tego odcinka. A na razie, cześć! I certainly wouldn't want to spend the rest of my dragon days butting heads with nasty Nork and his weird minions. What's a minion? Never mind. You know what they say. For every good battle, you need a good adversary. And I felt that Nasty, in spite of his misguided nature, was a worthy opponent. Uh-oh. Here we go again!